wszystkich, którzy mnie teraz oglądacie, słyszycie, serdecznie pozdrawiam. Powiem siema tradycyjnie, z niebyle jakiego miejsca. Szanowni Państwo, dziś świętujemy 30. rocznicę, 30. raz organizowaną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ale przypomnę, że pierwsza zerowa edycja odbyła się na naszej ziemi, na Kujawach, w Ciechocinku. To wtedy razem z Zdrową Wodą zagraliśmy po raz pierwszy zerową edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i cóż, potem już poszła pierwsza edycja w Warszawie i tak jesteśmy dzisiaj w całej Polsce i na całym świecie. Ja jestem dumny przede wszystkim z wolontariuszy, że wierzycie w to, co robicie, że każdego roku zbieracie tysiące, miliony złotych, nie po to, aby licytować kto więcej, ale ile wspólnie możemy pomóc drugiemu człowiekowi. Wyobraźcie sobie te łzy rozpaczy, zamieniane na łzy radości, które płyną dzięki Wam z uzdrowionych ludzi, z wyposażonych gabinetów, z szczęśliwych lekarzy, pielęgniarek, które mogą realnie pomagać potrzebującym. Fantastyczne rzeczy się dzieją w Polsce. To jest przykład naszej solidarności, bo przecież Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest niczym innym jak wspólną grą, którą przecież prowadzimy jako solidarny naród. Solidarność to właśnie polega na tym, że bez względu na to, kim jesteśmy, jaki mamy światopogląd, koncentrujemy się na pomocy drugiemu człowiekowi potrzebującemu. I ta solidarność, z którą od 40 lat już przecież żyjemy, niech dziś jest kontynuowana w tej wielkiej formie solidarności okazywanej podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję Wam za to, że tego ducha nie gasimy i że będziemy nadal mogli wspólnie grać. Dzisiaj graliśmy od 30 lat, 31 w naszym województwie i będziemy grać w kolejnych latach do skończenia świata, a i o jeden jeszcze dzień dłużej. Siema, wszystkich serdecznie pozdrawiam.